Cześć, witam serdecznie, jestem Bartul. Zaczynamy być może ostatni już odcinek finałowy z Ghostwire. Przed nami rozdział 6 i mamy misję Marii, idź naprzód. Jeśli chodzi o tutaj informację dotyczącą tej misji, Akito i Kaka wjeżdżają z centrum handlowego na taras widokowej wieży. Po dotarciu na miejsce odkrywają, że Hanaya rozpoczął ostatni etap swojej ceremonii. Akito próbuje położyć się temu kres, ale Hanaya powstrzymuje go, pytając, czy Mari naprawdę chce być uratowana. Bo z tego co wiem, to chyba jedna misja jest tutaj w rozdziale 6, więc chyba w tym odcinkiem skończymy tą serię. Jeszcze mamy troszkę umiejętności do odblokowania, to możemy tutaj coś sobie kupić. Co to jest? Zwiększa do 5 metrów szerokość naładowanych ataków tkaniem wody. Do 7 metrów, do 9 metrów. Matko, jakie to szerokie jest. No nieźle, nieźle. Pozwala przeszyć na wylot wielu wrogów, a także przez obiekty typu parasole i tarcze za pomocą umiejętności tkania ognia. To jest fajne, to sobie aktywujemy. Skraca czas potrzebny do odpalenia wroga za pomocą nawały żywiołu ognia. Dodatkowo podpaleni wrogowie będą płonąć dłużej. Ok, z tego też często korzystamy. I to też sobie jeszcze weźmiemy. Dobra. Nie przypuszczam. No, wszystkie umiejętności jeszcze nie zdobyliśmy. Generalnie jest taka sprawa jeszcze. Jak ukończymy grę, będziemy mogli do niej wrócić, do miasta, i mianowicie jeszcze będziemy mogli zrobić takie coś jak. Jak zbierzemy wszystkie dusze, to będziemy mogli ukończyć grę, będziemy mieli dostęp do innego zakończenia. No, te rowery takie niektóre, ale w ogóle takie całkiem ładne to, ta grafika jest. Jak prawdziwe te rowery wyglądają. Dobra. Widzicie co? Zauważyłem tu jeszcze jedną rzecz. Mamy tutaj zadanie na komaty. I tutaj udało nam się zdobyć jakieś przedmioty. Tutaj oczywiście można by było wrócić i odebrać nagrodę w postaci Meiki. Widzicie? Trochę tutaj tych zadań ukończyłem. Co prawda jeszcze sporo zostało. Tu mamy te, które żeśmy już ukończyli. Także też całkiem nieźle. Nie wiem, czy to jest jakieś osiągnięcie. Za zrobienie tych zadań na komaty to oczywiście sobie zrobimy później. Nic nie mogę tu zrobić, schodzimy na dół. Moje wspomnienia? Raczej bym powiedział, że chyba Maria, nie moje. Thank you.
一緒に通った小学校だ。 Szkoła podstawowa. No dobra. Tam nie wyjdziemy. Z gry się zrobił symulator chodzenia w tym momencie. O, możemy w końcu coś podnieść. Ciekawe, czy ona będzie chciała wrócić właśnie tutaj do tego świata, czy po prostu odejdzie z własnej woli, nie? Drogi przed nami. To sobie ten motor, którym jeździłem. Chipsy, czekolady. I tak dalej, same słodycze. Thank you.
nawet się wiele nie rozglądam, bo tutaj chyba nic zebrać nie możemy. No co jest? Matko. Ten urywek rozgrywki porównałbym do takiego miejsca jak misja Valiant Isolation, gdzie też poruszaliśmy się w podobnych scenariach. Nie pamiętam, która to była misja, ale... Czego się spodziewać? Kokoda. A i co o mojej imoto mo kono naka da. Junbi wa ii ka? Dobre to było. A tu proszę, mamy nowy strój. To chyba jest taki film przygotowany na zakończenie, ale nie wzięli pod uwagę, że właśnie mamy inny strój. Cizkani mimamotte yarukoto mo dekinai to. Aware na mono tachi da. Tashikame ni kita. Mari no ishi wo. Jama wa sasenai. Mono iwanu kanojo no negai wo. Kimi ga dou shiru to iu. Właśnie o tym mówiłem. Yamero! Ja
冥界の門は開いた。あとは最後の仕上げだ。時よ、止まれ。なんだこれは。彼女が起こしているのか。いや、それでも儀式は止められない。謝りたくて。知ってるよ。だから私死ねなかった。お兄ちゃんのせいじゃない。あの時私これを。Obrączka czy pierścionek mamy? Okazan tacy ga zostawiła kreta omoide. Dożte mo oite ikenakatta. やはり私は間違っていなかった。二つの世界は今つながったのだ。人々の魂は肉体から解き放たれ浄化される。私と
私の家族は再び一つとなる。失うことも悲しむこともない。永遠の楽園で。本当の最後だ。お cholera jasna, co to jest? O shit. Głowy trafiać, mi się wydaje. Znaczy odbijamy strzały. Czekacie. Coś tu tak nie działa, powiem wam, że jakby chciało, nie mogło. Chyba się spóźniłem trochę. A słuchu, to tutaj nie ma co się wygłupiać. O to nie trafimy w życiu. Z tyłu też są jakieś głowy. Jedna. Tylko ciężko będzie. No, ucieka cały czas cholera.
魂が。じゃあこの人たちは。ああ、魂と肉体が切り離されていただけだからな。自分に戻るかさ。でもマリは。母さん、父さんの命日は12月10日。母さんは6月9日。忘れてない。一度だって忘れたことなんてない。もう平気なふりなんてしないよ。泣いてもみっともなくても僕は生きていく。次に会うのは俺が最後の最後まで生き抜いた後だ。No proszę。家族の前でようやく素直になれたってわけか。黙ってたと思ったらまだそんな。最後に一つだけ頼みたいことがある。うん。妻と息子に伝えてほしい。俺は最後まで諦めずに生き抜いたと。わかった、必ず伝える。悪いな、使いっ走り頼んじまって。自分で行ければいいんだが、ちょっと疲れちまったんでな。ケイケイ。アキト、もう取りつかれんなよ。死神は俺みたいにいいやつじゃねえからな。なんだよそれ、勝手に取り付いておいて。礼ぐらい言えよ。Koraliki na ręce. Wszystkich nie zebrałem. Powiem wam szczerze, nawet nie wiem, gdzie mógłbym je zebrać. Pozostałe. Ale... Jestem ciekawy, jak się zakończy ta gra w momencie, kiedy będziemy mieli wszystkie dusze zebrane, czyli tam 100%, tak? Bo nie wiem, czy będzie więcej niż 100%. Będzie się czymś różnić.
Kurczę, nie głupia ta gra, wam powiem szczerze. Całkiem przyjemnie się w to grało. Dobra, zaraz zobaczymy, czy będziemy mogli jeszcze wrócić. Dobra, bańki leciały, bla bla bla. Przytrzymajmy, aby to pominąć. Nie będziemy napisów oglądać. No, długość gry też całkiem satysfakcjonująca, aczkolwiek gdybyśmy wykonywali tylko misje główne, to przypuszczam, że grę można by było ukończyć, nie wiem, może nawet w 5-8 godzin. Dobra, pomijmy to. Okej, okay, ukończył rozdział 6, ukończył główny wątek. Dwa achievementy wpadły. Twoja Tsuchigumo Kifuda zmieniła się w koraliki transmisyjne. Zawartość bonusowa pojawi się w twoim ekwipunku po rozpoczęciu nowej gry lub w czytaniu kompletnego pliku zapisu. Po rozpoczęciu nowej gry zachowasz zdobyte przez stroje, co to jest? Akcje, ramki, kamery, filtry, kamery, znaczki, figurki i utwory muzyczne z pewnymi wyjątkami. Jeżeli chcesz przenieść je do istniejącego już pliku zapisu, odwieźć skrzynkę na ofiary w świątyni. Do twojego ekwipunku dodano jeden lub więcej znaczków Ghostwire Tokyo 3. Zawartość bonusowa pojawi się w twoim ekwipunku po rozpoczęciu nowej gry lub w czytaniu kompletnego zapisu pliku zapisu. Do twojego ekwipunku dodano jeden, ok. Spoglądanie ku niebu. Czy chcesz zapisać? Dobra, to możemy wczytać zapis gry. No bo czekajcie, bo to jest to samo. I teraz co? Możemy wczytać grę i zaczynamy od czwartego rozdziału, z tego co mi się wydaje. Co mamy? 24 godziny mamy na zegarze. Czarna wieża, wsiąść na motocykl. Widzicie, generalnie wróciliśmy do punktu wyjścia, jakby. To znaczy punktu wyjścia. Wróciliśmy do czwartego rozdziału i możemy sobie teraz spokojnie tutaj eksplorować mapkę i czyścić tutaj. O, tutaj mamy ten. No, relikt. Możemy sobie tutaj, wiecie, maksować grę. W sumie to nie taki głupi pomysł. Ja się tu przeniosę, żeby sobie zdobyć ten przedmiot. Myślę, że jeszcze z 5 minut 10 pogramy, albo ewentualnie może nie, nie będę was już tym przynudzał, tym zbieraniem, natomiast postaram się zebrać te dusze, które tu są i spróbujmy zakończyć grę, tylko nie wiem, czy będę musiał powtarzać wszystkie misje, bo przyznam szczerze, że troszeczkę mi się nie bardzo chce ten piąty rozdział robić, tam były aż dwie misje. No i misja szósta, no ale zobaczymy. Także w tym momencie to wszystko, jeśli chodzi o tę serię. Oczywiście to jest fajne, że gra jakby daje możliwość nam tutaj chodzenia dalej i zbierania wszystkich tych rzeczy, które nie udało nam się zdobyć. Znaczy generalnie gra całkiem przyzwoita, wam powiem. Bawiłem się całkiem nieźle, mam nadzieję, że wy też. Tu oczywiście możemy sobie wejść na dach i sobie pozbierać przedmioty. Aj, czekajcie, spadłem. O, cyk. Spinamy się tu. A tam się nie wdrapie. Chyba. No niestety. Dobra, to już jest nieistotne. Dzięki za oglądanie, ludziska, kończymy ten odcinek. Tak mówię, może jeszcze spróbuję tutaj pokazać wam to drugie zakończenie. Nie wiem, czy mi się uda, tego nie obiecuję. Troszkę pograłem, troszkę poeksplorowałem mapę, zebrałem wszystkie tanuki,
Tanuki to są te zwierzęta, które jakby przemieniały się w przedmioty fizyczne. I dzięki temu odblokowaliśmy tutaj zadanie. Szef Tanuki. Wszystkie zaginione Tanuki się znalazły. Zgłoś to szefowi Tanuki w świątyni Krigaoka. Także zobaczymy tutaj to zadanie. Zdaje się, że wywęszyliście moją całą przeklętą ekipę. Spoko, wyczyn. Wiedziałem, że mnie nie zawiedziecie. Co powiecie na to, żeby dla mnie pracować? Ha, tylko się z wami drażnię, ziomusie. A tak na serio, Tanuki nigdy nie zapomną. Może to niewiele, ale chcę, żebyście to wzięli. No śmiało. Mam nadzieję, że wam to pomoże. Może koraliki jakieś nowe? Okej, okay, ukończono wszystkie misje poboczne poza misjami z aktualizacji. Tak, ukończymy w tym momencie wszystkie misje. Generalnie pograłem trochę, tak mówię. I... I generalnie zebrałem wszystkie dusze, to znaczy wszystkie, nie wszystkie. Generalnie tak, tutaj mamy, jak widzicie, 100%, 100% 75, ale jeżeli znajdziemy sobie tutaj na jakiś obszar, na przykład tutaj, to mamy, widzicie, zebrane dusze z tego obszaru 79-57. Czyli nie wiem, ile tutaj wszystkich tych dusz jest. 120-140%, gdzie nie, gdzie mamy stówkę, widzicie, tu mamy 100%, tu mamy 100%, tu mamy 100%, tu mamy 100%, tu mamy 83%, także jakby to wszystko pozbierał do kupy, tu mamy stówę, to myślę, że nie wiem, 110, 120, a tu mamy tylko 50, nie? Ale tu mamy też informację, ile tego zostało. Nie, przyniesione, ile przyniesiono, ale mamy tutaj paseczek, więc można domyślić się, że brakuje nam drugie tyle. Dobra, jeszcze jest jedna rzecz, tutaj mianowicie w Nekomacie, jak sobie wejdziemy na stragan, szkoda, że dopiero teraz się zorientowałem, że tak to działa, a przyniesiemy się i wam pokażę. Nie wiem, czy ktoś tam nie pisał czasem na YouTubie mi. Tutaj jak wejdziemy sobie, widzicie, i mamy tutaj, o, latawiec, Hagoita, i klikniemy sobie aktywne, to w tym momencie pojawiają się nam tutaj te artefakty na mapie. O, widzicie, mamy takie kółka żółte i tutaj na tym obszarze gdzieś znajduje się cynowa złota rybka. Mam tych kółek tutaj kilka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, także sobie to pozbieram. Mamy 100% dusz, więc de facto można by było teraz zobaczyć to drugie zakończenie. Tylko będę musiał niestety przejść kawał gry, bo ukończyć cały piąty rozdział i szósty dopiero jest finałowym aktem. Także widzimy się za sekundę. Nie zauważyłem, aby to zakończenie w jakikolwiek sposób się różniło od tego pierwszego, więc nawet tego wam nie będę pokazywał, bo jest to to samo. Jeszcze jak coś oczywiście znajdziemy tutaj w grze, co warto wam pokazać, to wam to pokażę. Jeśli nie, no to będzie to koniec serii, koniec tutaj Ghostwire Tokyo. Tutaj tych przedmiotów nie będę wam zbierał, pokazywał, bo to nie ma sensu najmniejszego. Jeszcze tutaj oczywiście mamy do zdobycia Magatamy. Muzyki jeszcze są do zdobycia. Jeśli chodzi o umiejętności, to tutaj mam wszystkie ulepszone. Tutaj nam brakuje kilku. I tutaj też mam wszystkie ulepszone. Także eteryczne tkanie jeszcze tutaj nam jest potrzebne. Potrzebujemy 3, 6, 7, 8, 10 magatam. No i trochę tych punktów umiejętności tutaj. Także to sobie też wbijemy, żeby zdobyć osiągnięcie. Także to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Pokażę wam jeszcze jedną ciekawostkę, swoisty easter egg w tym miejscu, północno-zachodnia część mapy. Mamy tutaj taki budynek, szkołę, wchodzimy do środka, udajemy się na trzecie piętro, schodami tutaj na wprost, i na trzecim piętrze, jeśli ktoś tego nie odkrył wcześniej, będziemy mieli iluzoryczną ścianę. Ja ją już odkryłem wcześniej, więc tutaj mam przejście dostępne. Wchodzimy tutaj do pokoju na wprost i tutaj umieszczamy niebieskie kule, czy tam kamienie. Wszystkich możemy zdobyć 6. W tym momencie wam tego nie pokażę, gdzie one są. Można to łatwo na internecie znaleźć informacje o położeniu tych kamieni. I tutaj obejrzymy taką krótką animację. Chciałem wam to pokazać jeszcze.
全部揃ったけど、何か意味があるのかな。I w zasadzie to tyle. To jest tak, jakby tak można powiedzieć, ukryte zakończenie gry. Zaraz tutaj zobaczycie takie napisy, które będą się wyświetlać. Skromną piosenkę. No dobra, nie będziemy. Myślę, że tej piosenki nie będziemy tutaj słuchać. Ale dobra, dajmy tutaj grze szansę. Posłuchamy 15 sekund. Chociaż nie wiem, czy przez prawa autorskie mi nie zablokują filmu. Dobra, myślę, że nie będziemy tego oglądać. Także moi drodzy, kończymy serię, kończymy podstawkę. Jest jeszcze jeden tryb, ale o tym wam powiem w następnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się czołem.